O tym, co papież Jan Paweł II robił w afrykańskiej lepiance, jakie wyzwania stawiają przed księdzem studenci i na czym polega wyjątkowość Tischnera, opowiadał ksiądz Adam Boniecki podczas spotkania z Wałbrzyszanami w multimedialnej filii bibliotecznej Biblioteki pod Atlantami na Podzamczu. Spotkanie w Wałbrzyskiej Bibliotece poprowadził Szymon Wróbel, autor pracy magisterskiej o księdzu Bonieckim oraz filmu o księdzu Tischnerze. Ksiądz Boniecki odpowiadał m.in. na pytania o Tischnera, o którym pisał i którym się inspirował. Tischner był filozofem, który komentował trudną rzeczywistość. To był ten typ myśliciela, który bardzo był wrażliwy na to, co się dzieje, bardzo uważny. To była świetna percepcja rzeczywistości. Chciałem tu bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma głupich pytań, są co najwyżej głupie odpowiedzi. I to był jeden z takich darów, talentów Tischnera, który nieustannie podziwiałem. Bardzo często go zapraszałem do duszpasterstwa akademickiego. Byłem uczestnikiem dyskusji czy świadkiem, którą on prowadził z ludźmi. I on nieraz wstała jakaś tam panieneczka gdzieś z końca, coś tam wydusiła się jakieś pytanie dla niej ważne. Wyglądało ono naiwne, głupie, płytkie i takie aż tego, co na ten czas zabiera. I Tischner jest jakimś niezwykłym talentem z tych często tak nieudolnie sformułowanych myśli. Wydobył to, co tam było ważne. Zawsze zauważył, tam jest coś ważnego. I on pokazał, że nie ma głupich pytań. Ksiądz Adam Boniecki w wieku 18 lat wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Jak sam podkreśla, pierwszym odpowiedzialnym zadaniem była zlecona mu przez ówczesnego biskupa Karola Wojtyłę współpraca z duszpasterstwem akademickim na Kulu i w kościele świętej Anny w Krakowie. Wiadomo, studenci są bardzo dociekliwi, krytyczni, że takie pobożne bajanie to nie z nimi. Pamiętam dwa takie wydarzenia bardzo znamienne dla mnie, ich było oczywiście więcej, że powiedziałem jakieś kazanie o mszy świętej, powiedziałem, msza święta to jest centrum życia chrześcijańskiego. I mówię, co to jest, co to jest centrum? Rano odprawisz mszę, a potem się życie toczy, gdzie to jest centrum? Myślę, cholender, co to właściwie znaczy, że jest centrum? No tak powtarzałem, nie? Jak nauczyli mnie w seminarium. I dopiero to mnie zmusiło do refleksji, co to znaczy. Coś, to nie jest jakaś prawda, ale tak się mówi, centrum życia chrześcijańskiego. To jedno takie przeżycie, a drugie przeżycie zabawne. Jeden z tych młodych ludzi, studentów, przyszedł do spowiedzi i spowiadał się jak trzeba. Ja mu jakieś tam powiedziałem wskazania, mądre, duszpasterskie. I już pokutę i się zabieram do rozgrzeszenia. Mówi, no bardzo ci dziękuję, to w konfesjonale, bo bardzo dziękuję, powiedziałeś mi ważne rzeczy, ale pozwól, że ja tobie powiem parę słów na twój temat. No, proszę, konfesjonał nie jest takim miejscem może najodpowiedniejszym, ale było to fantastyczne rzeczywiście, że no, przy okazji zrobił rachunek sumienia siebie widzianego oczami tego człowieka. Więc to była taka szkoła życia dla mnie jako dla księdza. Ksiądz Bonicki od 1964 roku związany jest z Tygodnikiem Powszechnym. W latach 1979-91 na życzenie Jana Pawła II przygotowywał polskie wydanie dziennika L'Osservatore Romano. Po powrocie do Tygodnika Powszechnego w 1991 roku został jego asystentem kościelnym, a po śmierci Jerzego Turowicza redaktorem naczelnym pisma. Na specjalne zaproszenie Jana Pawła II brał udział w wielu podróżach papieża, które, jak przyznaje sam Boniecki, były finansowane ze szkatuły papieskiej. Relacje z tych podróży Boniecki zamieszczał w kolejnych tomach Notesów Rzymskich. W Kamerunie, pamiętam, pojechaliśmy towarzysząc papieżowi, taka kolumna samochodu, żeby odwiedzić, żeby spotkanie było z prezydentem w jego letniej rezydencji, taki pałacyk, ogród. Papież powiedział bardzo świetne przemówienie o posłannictwie polityka, prezydenta, twarde takie do sytuacji tam chyba dobrze dostosowane. Potem idziemy do tego miejsca, gdzie te samoloty startowały i zatrzymuje się wszyscy. Wstaje cały ten ciąg samochodów, co się zdaje. Okazuje się, że papież chciał odwiedzić na takie chałupki okrągłe, takie murzyńskie z błota, z trzciny sklecone, stoją rozsiane rzadko. Papież poszedł odwiedzić. No, odwiedziny się odbyły też zabawnie, bo nie byłem tam blisko, ale opowiadali mi, że papież tam wszedł niespodziewanie. Tam taka pani murzynka gotowała obać się przy kuchni, ta ciemnawo, taka była, no w takim toplesie raczej była, jeśli już chodzi o jej strój.
Więc ona taka zaskoczona, zbaraniała, papież też. No, spytał się, co robi, powiedziała, że gotuje obiad dla dzieci, pobłogosławił, wsiadł samochód i tak dalej. No i potem byłem na kolacji u papieża, a inny napisałem, że papież chciał pokazać, że przyjechał do prezydenta i do tego najmniejszego, prostego człowieka wszedł do tego domu. Taką stworzyłem piękną opowieść o tym, jak papież przyjeżdża do wszystkich, do tych najmniejszych. Dziwisz mi, mówisz, takie bzdury jakieś tam popisałeś. No i tak się kłócimy przy tym stole. W końcu pytam Ojca Świętego, proszę Ojca Świętego, ale właśnie Ojciec Święty przez to chciał coś powiedzieć, nie? Papież mówi, no nie, właśnie ja byłem ciekawy, jak w czymś takim można mieszkać. W listopadzie 2011 roku otrzymał od swoich przełożonych nakaz ograniczenia swoich wypowiedzi dla Tygodnika Powszechnego. Decyzja zapadła niedługo po skierowaniu do niego listu przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, który zarzucił mu popieranie Adama Nergala-Darskiego i wypowiedzi szerzące zamęt w umysłach wiernych. Sam Boniecki tłumaczył na spotkaniu z Wałbrzyszanami, że sytuacja nie wyglądała tak dramatycznie. Otóż ksiądz Boniecki został wysłany przez redakcję Tygodnika Powszechnego na targi książki do Gdańska. Redakcja kupiła mu bilety. Niestety okazało się, że ksiądz został zapatrzony w dwa bilety na trasę Kraków-Gdańsk. Udał się więc do kasy, by wyjaśnić całą sytuację. Gdy stał w kolejce, podszedł do niego Nergal i wręczył mu swoją książkę. Rozmawiali przez jakieś 5 minut, a następnie Darski zapytał księdza Bonieckiego, czy może zrobić sobie z nim zdjęcie. Duchowny, jak sam twierdzi, zdawał sobie sprawę, że muzyk nie będzie przechowywał fotografii w rodzinnym albumie, jednak zgodził się. Zdjęcie znalazło się w internecie, zanim ksiądz Boniecki zdążył dojechać do Krakowa. Jak przyznaje sam duchowny, do decyzji kurii przyczyniły się także zapewne jego felietony publikowane w Tygodniku Powszechnym, w których nazwał Darskiego jedynie jasełkowym diabłem, wykreowanym na potrzeby show biznesu, którego potępianie przez hierarchów kościoła sprzyja jedynie wizerunkowym zamierzeniom Nergala. Zakaz wypowiedzi do mediów został przez władze kościelne na Bonieckiego nałożony, a on sam pozostał jednak aktywny publicznie, między innymi uczestniczy w spotkaniach autorskich i konferencjach, podczas których chętnie opowiada o swoich doświadczeniach, barwnej biografii i wierze w Boga.